Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, zapraszam dzisiaj na recenzję myszki Speeding Kudos Z9. Całkiem ciekawy gryzoń, kosztujący około 200 zł, posiadający fajne funkcje i mogący nawet połączyć się z naszym smartfonem i specjalną aplikacją możemy go sobie konfigurować. Ciekawa rzecz, zobaczycie sobie za chwilkę więcej szczegółów. Zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, a więc oto myszka Speedlink Kudos Z9. Zacznijmy od tego, że myszka jest dość duża. Jak dla mnie idealna do palm gripa, do claw gripa też ujdzie, natomiast jest mocno profilowana, dlatego myślę, że palm grip taki pełny będzie najlepszy. Mamy 1,5-metrowy kabel w fajnym oplocie, zakończony pozłacanym wtykiem USB. Kabel jest przy tym w miarę miękki, więc fajnie się układa. Zakotwiczony jest dobrze. I sama myszka waży 91 gram, więc nie jest ani jakaś ciężka, ani też wyjątkowo lekka. Sprawia wrażenie takiej dość dobrze wykonanej. Cena takiej myszki to jakieś 200 zł, tak więc nie ma tutaj tragedii. Wyposażona jest w sensor o rozdzielczości do 8200 dpi. Być może jest to Avago 9800, niestety nie znalazłem żadnej oficjalnej informacji potwierdzającej ten fakt. Mamy też fajną aplikację mobilną poza samym oprogramowaniem, ale to zobaczcie sobie za chwilkę. Natomiast przyjrzyjmy się szybko, jak ta myszka jest wykonana. Wyprofilowana jest, jak mówiłem, pod gracza praworęcznego. Tutaj mamy profilowanie, cały korpus myszki też jest, jak widzicie, wyprofilowany. Profil jej opada na prawą stronę. Tutaj mamy fajne miejsce na kciuk. Więc generalnie użytkowanie tej myszki jest dość przyjemne. Nasza dłoń ma naprawdę wygodnie. Przy okazji myszka przemieszcza się fajnie, ponieważ mamy duże ślizgacze, widzicie też sam sensor i jeśli chodzi o tą warstwę zewnętrzną, też jest całkiem fajna, taka antypoślizgowa i podoba mi się ten kolor. Kolor czerwony nie wygląda to jak tandetny tanik plastik, tylko właśnie bardziej jak lakier, czyli robi bardzo dobre wrażenie wizualne. Mamy troszeczkę błyszczących elementów, ale na szczęście nie za dużo, większość z nich jest z przodu. Niestety błyszczące są też te wszystkie dodatkowe przyciski, natomiast przyciski w sobie chodzą dość dobrze. Przyciski boczne bez problemu obsługujemy kciukiem. Klikają one tak. Jak dla mnie to wręcz troszeczkę za lekko. Tu mamy też przycisk do zmiany profili, do zmiany DPI. Tu mamy jeszcze dwa programowalne przyciski, takie po bokach. Mamy rolkę, która jest całkiem fajna, ponieważ jest dość duża. Jest co prawda szeroka, natomiast jest gumowana, więc dobrze się nią operuje, dość dużo wystaje. Działa jako przycisk i co ciekawe działa także na boki, czyli jest czterokierunkowa. W myszkach dla graczy rzecz nieczęsto spotykana i oczywiście jest to plus. Natomiast same przyciski główne, jak widzicie, prawy jest dość mocno wyprofilowany, lewy troszeczkę mniej. No i właśnie prawego używa się dość dobrze, natomiast odczucie przy klikaniu lewym tak nie do końca mi pasowało, czegoś mi tutaj zabrakło. Nie reagował po prostu tak jak lubię, ale to jest taki szczegół. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze wyświetlacz, który nas informuje o wartości DPI. Mamy aż 5 profili, wszystko konfigurujemy fajnym oprogramowaniem, dość prostym, dość czytelnym. I pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Odpalamy aplikację Speeding Kudos, już się łączy. I w tej chwili zobaczcie na ekranie smartfona, możemy sobie konfigurować myszkę, wybierać profil. Jak widzicie, kolor myszki też się zmienia wraz ze zmianą na smartfonie. Następuje to natychmiastowo i możemy sobie przestawiać parametry. Możemy wybrać chociażby funkcję przycisków, czy przestawić sobie wartość DPI. Zobaczcie, robimy to w bardzo, bardzo prosty sposób. Wystarczy przesunąć. Do precyzji samej myszki w grach wypadła bardzo dobrze, natomiast w testach syntetycznych poradziła sobie naprawdę też przyzwoicie. Zobaczycie też za chwilkę kawałek rozgrywki i jak wygląda to oprogramowanie, a potem zapraszam was już na podsumowanie.
Moi drodzy, czas na podsumowanie. Myszka, powiem Wam, że całkiem fajna, troszeczkę nie do końca mi się dobrze nią operowało poprzez taki dziwny feeling tych podstawowych przycisków, szczególnie tego lewego. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, natomiast sama myszka wykonana, myślę, że dobrze, posiada fajne funkcje i w tej cenie jest całkiem przyzwoitym produktem. Chociaż z drugiej strony Speedlink mnie osobiście nie przekonuje co do myszek, ponieważ tą firmę głównie znam z dobrych gamepadów. No ale jak się okazuje, myszki też robią całkiem porządne. Plusem oczywiście może być też ta możliwość konfiguracji myszki z poziomu Androida czy iOS-a. Też fajny gadżet, niektórym osobom na pewno może się to przydać. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Za chwilę jeszcze plansza końcowa podsumowująca plusy i minusy tej myszki oraz ostateczna moja ocena. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!